wywiad dla Fundacji dla Nacji Wejchowskiej Wspólnoty Pokoleń z Gmutała z Adamem Gosińskim. Adam, na początku powiedz mi, gdzie się urodziłeś, kiedy i po co na przykład? Urodziłem się 11.06.1953 roku na Dolnym Śląsku w Otmuchowie, to było koło Opola. Jakąś szkołę? Szkoła zawodowa, potem... Gdzie? Szkoła zawodowa w Włocławku, bo żeśmy się z rodziną przeprowadzili do Włocławka. Tam skończyłem szkołę samochodową, zawodową. No i to wszystko. Teraz powiedz mi coś o korzeniach, o mamie, o dziadkach. Skąd u ciebie taka wiesz, we krwi działalność opozycyjna i patriotyczna? Moja mama pochodziła ze Stanisławowa na Kresach. Jako oficer Wojska Polskiego zaczęła wojnę pod Lenino. Jak się imię nazywa? No, nazywała się Kazimiera Sterzel. Miała dziadka, miała ojca, który był Austriakiem. Po którymś tam rozbiorze dziadek został na Kresach. Poznał moją babcię i z tego urodziła się moja mama. O nazwisko Kazimiera Sterzel. W 1943 roku, jak powstawała armia, pierwsza dywizja kościuszkowska, moja mama wstąpiła na ochotnika i rozpoczęła swój szlak bojowy od Lenino poprzez Wał Pomorski, Warszawę, Kołobrzeg i skończyła wojnę jako oficer w Berlinie. Była oczywiście dwukrotnie ranna w tym czasie. I stąd moja walka o Polskę. A jakie odznaczenia dostała? Mówiłeś, oj, że... moja mama ma mnóstwo znaczeń. Bitwa o Warszawę, za Lenino, za Berlin, walka o Berlin, Wał Pomorski. No więc tych... I oczywiście Krzyż Wielkiej Military, który oddała, zawiozła z ojcem do Częstochowy i do dzisiaj ten krzyż Virtuti Militari mojej mamy jest w Częstochowie. Jak się stało, że wy się wylądowali w Węchierowie? Brat był w wojsku, starszy brat był w wojsku. Imię? Grzegorz Rosiński, mój brat starszy, był w wojsku w Gdyni, no i tak ściągnął nas z okolic Kujaw do Gdyni, żeśmy kupili mieszkanie. Rodzice kupili mieszkanie na osiedlu Kaszubskim i tak żeśmy wylądowali rodziną całą w Wejherowie. Twoja pierwsza praca w Wejherowie? Moja pierwsza praca to było Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Byłem zaopatrzeniowcem, kierowcą w tym przedsiębiorstwie. Następnie przeniosłem się do Wejherowa. Tutaj podniosłem kwalifikacje do drugiej kategorii, potem do pierwszej kategorii praw jazdy. Jeździłem najpierw ciężarówką, potem jeździłem autobusem i w tym czasie właśnie spotkał mnie sierpień 80. roku. W Wejherowskim PKS-ie? W Wejherowskim PKS-ie, tak. Przedsiębiorstwo? Komunikacji samochodowej Wejherowa. Twoja działalność w Solidarności, jak się zaczęła? Moja działalność Solidarności zaczęła się dokładnie 18 sierpnia 80. roku, jak wybuchły strajki w Gdyni, w Gdańsku. Doszedłem do wniosku, że warto i ruszyć moje przedsiębiorstwo. Było to jedno z największych przedsiębiorstw w Wejherowie. Liczyło ponad 800 pracowników, więc po dogadaniu się z kolegami doszli do wniosku, że zamykamy bramę, wywieszamy flagi. Oznajmiłem dyrektorowi, że zakładamy strajk okupacyjny. Przejęliśmy przedsiębiorstwo pod władanie Komitetu Strajkowego. Zostałem przewodniczącym Komitetu Strajkowego. No i tak rozpoczęła się moja przygoda z walką o wolną Polskę, walkę z komunizmem i tak jest do dzisiaj. Jakie miałeś kontakty miałeś z Gdynią, z Trójmiastem w sierpniu 80? Mój pierwszy kontakt ze Stocznią to było oczywiście ze Stocznią Gdańska. Zajeżdżałem od czasu do czasu do Stoczni Gdyńskiej, ale byłem raczej związany ze Stocznią Gdańską. Tak, wszyscy. Tak samo ja pojechałem, wziąłem samochód ciężarowy, flagę, dwóch kolegów na pakę i żeśmy dojechali do Wzgórza Nowotki. Tam oczywiście już nas zatrzymała milicja, skonfiskowali nam samochód, zabrali flagi i żeśmy pomału wracali do Wejherowa pieszo. Ale mieliśmy takie szczęście, że jeden z moich kolegów wracał z trasy ciężarówką, zobaczył, że idziemy pieszo, zawrócił, podwiózł nas do Stoczni Gdańskiej i tak zostałem w Stoczni Gdańskiej
I 3-4-krotnie dziennie dojeżdżałem tam. Prowadziłem strajk okupacyjny w moim przedsiębiorstwie. Osparowaliśmy dyrektora od władzy. Jednego z dyrektorów zwolniłem, bo nie nadawał się na swoje stanowisko. I po prostu 2-3-krotnie dziennie byłem w Stoczni Gdańskiej. No, po prostu, żeby tam jechać i mieć do czynienia z milicją codziennie, 2-3 razy dziennie być zamykanym, aresztowanym. To trzeba mieć odwagę, no ja tą odwagę miałem i no niestety 2-3-krotnie jeździłem do Stoczni Gdańskiej, przywoząc bibułę, przywożąc różne artykuły powielane na ksero, także całe Wejherowo było, wiedziało co się dzieje w Stoczni, co się dzieje w moim przedsiębiorstwie i tak żeśmy doprowadzili strajk do samego końca, do 31 sierpnia. Wyście byli zarejestrowani w Stoczni Gdańskiej? Oczywiście, byłem zarejestrowany w Stoczni Gdańskiej. Zgłaszałem, ponieważ dochodziło do częstych aresztowań mojej osoby. Na początku byłem zatrzymany we Wrzeszczu, przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Byłem rozbierany do naga, poniżany. Zamknęli mnie w klatce, zabrali mi pieniądze, które wiozłem do stoczni. Przesłuchanie trwało około 2 godzin. Dopiero postraszyłem panów z SB, że zgłoszę to, jeżeli oczywiście mnie puścicie, zgłoszę to w stoczni i będzie coś tu się działo. Tak nie może być, żebym ja jako kurier dojeżdżający do stoczni 2-3 krotnie dziennie, żebym był zatrzymywany przez was, prześladowany i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że u was w PKS-ie spotykały się inne oddziały Solidarności, między innymi Solidarność Szkoły. Tam Jan Wojewski mówił, że pierwsze spotkania Solidarności Szkolnej były właśnie w PKS-ie były. Bo to był duży zakład i tam można było się czuć bezpiecznie. Tak, po prostu była taka sytuacja, że po 31 sierpnia, po skończeniu strajku, przeprowadziliśmy wybory na przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Wejherowie, którym zostałem zresztą. Poprosiłem mojego dyrektora, pana Hejmowskiego, który dość łagodnie podchodził do sprawy, zgadzał się na wszystko, więc bardzo sympatycznie go wspominam. Po prostu użyczył nam mi świetlicę, także w każdej chwili wszystkie przedsiębiorstwa, było ich 36 terenów Wejherowa, spotykały się co jakiś czas. Koordynowałem tą współpracę, odwiedzałem zakłady pracy, tłumaczyłem jak to ma wyglądać, jak mają wyglądać wolne związki, na czym to polega i miałem kontakt przez cały okres z 30 paroma przedsiębiorstwami z Wejherowa. Teraz powiedz mi, jak wyglądał, jak odczuwasz, jak pamiętasz pierwsze dni stanu wojennego? No miałem takie szczęście, że decyzja o moim internowaniu już była wystawiona 12 grudnia. Ale od 12 grudnia w jakiś dziwny sposób dano mi urlop zaległy i od 12 grudnia byłem na urlopie zaległym. I dowiedziałem się od mojego kolegi, który pracował ze mną w PKS-ie, który przybiegł do mnie wieczorem z płaczem. Powiedział, że Służba Bezpieczeństwa go zwinęła z domu. Podpisał współpracę, podpisał oświadczenie o lojalności. To samo mi proponował. I został oczywiście zwolniony, bo to już w tym momencie był ich człowiek. Mógł sobie pozwolić na wszystko. Ale w dziwny sposób wyraził zgodę, żebyśmy razem pojechali do Gdańska w stanie wojennym. I taksówką żeśmy dojechali do Wrzeszcza. We Wrzeszczu budynek Solidarności był rozgrabiony, rozbity. Kupa dokumentów walała się po schodach. Zszedłem na dół, mówię, co robimy dalej? On mówi, no to co, idziemy do stoczni pieszo, bo innego wyjścia nie ma. No i w ten sposób, idąc jeszcze, schodząc na dół, było troszkę dużo śniegu, coś kopnąłem ciężkiego, patrzę, jakiś pistolet leży. Ludzie z krzykiem na mnie, niech pan nie podnosi, podniosłem tą broń, podniosłem ten pistolet, schowałem, mówię, ludzie, to jest stan wojenny, będę miał się czym bronić. I z uśmiechem na ustach z kolegą dojechałem do Stoczni Gdańskiej. Tam otrzymałem przewózkę, jeżeli się nie mylę, 113, razem z tym kolegą, który już wtedy współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Dostaliśmy się do sali zaraz za bramą, to była taka sala, ala stołówka, coś takiego. Tam było ponad 100 stoczniowców, plus ja tam byłem, jeszcze parę osób z zewnątrz. I tam powołaliśmy Ogólnopolski Komitet Strajkowy, ponieważ nasi znajomi Solidarności z wyższej rangi już byli aresztowani, siedzieli w więzieniach, więc taki komitet był potrzebny.
i ja wszedłem w skład tego komitetu. No ale niestety w nocy wyjechałem do domu, żeby powiadomić moją przyszłą żonę, że ja będę w stoczni siedział. I następnego dnia już dojście do stoczni było zablokowane przez oddziały ZOMO. Chcieliśmy siłą tam dojść, zostałem postrzelony w okolice oka. Mało oka nie straciłem, przeszczono mi rękę. Podbiegło do mnie dwóch lekarzy z Wejherowa, działaczy Solidarności, których znałem, doktor Niekrasz, doktor Łukowicz. Wsadzili mnie do Erki i zawieźli mnie do szpitala wojewódzkiego. Tam pani doktor prosiła mnie, żebym podał jakieś fałszywe dane, bo to więcej ubeków aniżeli rannych. I wszystkich rannych zaraz automatycznie ponoć zawijają i odwożą do resztu. Więc nie mając innego wyjścia, poszedłem na rentgen. Pani doktor założyła mi dwa szwy. Powiedziała, proszę pana, niech pan poda jakieś fałszywe dane, bo oni pana aresztują. Wszedłem po tym strzeciu do rentgena i z rentgena uciekłem, z pierwszego piętra wyskoczyłem. I przed szpitalem wojewódzkim czekało na mnie moich dwóch przyjaciół. Okrężną drogą żeśmy doszli do Sopotu, do Sumieru Sopotu. Dostaliśmy się kolejką do Wejherowa, bo kolejki nie jeździły, bo była taka walka z omowcami, że nie było możliwości, strzelali do kolejek, do ludzi. Także było pełno gazu, ludzie mdleli, przewracali się, postrzeleni. Ja byłem, że się nie mylę, 86. osobą, tak spojrzałem na listę u pani doktor. 86. osobą, która była postrzelona, więc cały szpital był zawalony i rannymi, i ubykami. To był szpital wojewódzki? Szpital wojewódzki na Krętuskiej, tak. Mhm. Teraz powiedz mi jeszcze, jak zostałeś internowany, nie? Aresztowany? Ponieważ 13 grudnia do mojej mamy, która mieszkała na Siedlu Kaszubskim w Wejherowie, przyszła służba bezpieczeństwa, mieli nakaz zatrzymania mnie, ale w dziwnym trafem, że było dwóch żołnierzy, oficerów z wojska. Jak się potem mama dowiedziała, to mieli mnie doprowadzić do aresztu przy jednostce wojskowej. Ale ponieważ mama jako oficer Wojska Polskiego zażyczyła sobie zameldowania im, mają zameldować mamie, o co chodzi, bo to było ich drugie lub trzecie najście w poszukiwaniu mojej osoby. I zameldowali mamie, że właśnie przyszli po mnie, ale dostali zrugowani przez moją mamę. Mama poszła od razu do prokuratury, bo mama poszła do jednostki wojskowej na rozmowę z panem, z dowódcą jednostki wojskowej w Wejherowie. Oczywiście nikt nic nie wie, to były jakieś siły wyższe, to polecenie było odgórne, żeby mnie aresztować. No i do końca urlopu, to było do 18 grudnia, po prostu nie ukrywałem się, ale mieszkałem po prostu pod innym adresem. Tam nie zdążyli, tam nie namierzyli mnie po prostu. I dopiero 18 grudnia wróciłem do pracy, no już oczywiście wszystko wiedzieli, czarna wołga zajechała, trzech smutnych panów. Nie zostałem skuty, ale kazano mi zdać dokumenty i tak dalej w zakładzie pracy i zawieźli mnie na komendę. Pierwsze przesłuchanie trwało około 18 godzin. Zostałem zatrzymany na 48 godzin. A gdzie? W Wejherowie? W Wejherowie, tak, mnie zmuszano do podpisania współpracy, oświadczenia lojalności, różne inne pierdoły. W ogóle nie było z nimi dyskusji, dałem się aresztować. Po 48 godzinach zostałem zwolniony, doszedłem do kiosku po papierosy, ktoś mnie z tyłu puka za ramię, ponownie zostałem zatrzymany, znów na dołek, znów przesłuchania, ponieważ nic nie osiągnęli, zostałem zwolniony. Byłem wolny do maja 82, bo w tym czasie zmarła moja mama. I już wtedy wiedzieli, że nikt się za mną nie wstawi i 31 sierpnia 82 roku zostałem aresztowany, niby tylko na przesłuchanie, niby na rozmowę jakąś taką ostrzegawczą, ale by już wiedzieli, o co chodzi, że będę aresztowany. I w nocy około 3:00 takich trzech wielkich ZOMowców weszło do celi, w komendzie oczywiście w Wejherowie. Nic nie mówili, miałem się tylko wziąć to co mam. Ubrałem buty, kurtkę i do samochodu i wylądowałem w Szczelinku, w ośrodku internowania. I tam byłeś jak długo? Około 2 miesięcy. Miesięcy, a potem cię puścili? A potem, nie, to nie było tak. Ja miałem narzeczoną, która była wysoko w ciąży. Aha. I pierwszy ślub miał się odbyć w Gniewinie. Przyjechała esbecja z Wejherowa.
byli klawisze, byli moi rodzice, zajechaliśmy do... Mamy nie było już. Mamy już nie było wtedy, tak. Ojciec mój przyjechał, zapomniałem o mojej mamie świętej w tym momencie. No i, ale kierownik, dowódca zakładu karnego w Trzebilinku mówi, że on nie wyraża zgody na żadne śluby, to nie jest dom jakichś tam ślubów i powiedział SBC, że nie wyraża na to zgody. I ślub się oczywiście w Trzebilinku nie odbył, ale moja żona napisała do Komendy Wojewódzkiej prośbę o zwolnienie mnie, że za 2-3 tygodnie rodzi i chciałaby, żeby dziecko się urodziło, miało ojca, żeby ślub był. No i tak się stało, że zostałem zwolniony po około 2 miesiącach na odbycie ślubu. Oczywiście wylądowałem po 2 dniach na Okopowej, Komendzie Wojewódzkiej w Gdańsku. Tam oczywiście wałkowanie też przez paręnaście godzin odnośnie podpisania współpracy, lojalki i tak dalej, czego nie podpisałem, to po paru godzinach pamiętam tego człowieka, mały człowieczek, który mnie zmuszał do tego wszystkiego. Nazywał się Franciszek Tokarski, to był major Służby Bezpieczeństwa, poklepał mnie po ramieniu, mówi: pamiętaj, my się spotkamy, ale jak się spotkamy, to ci nie gwarantuję, co my z tobą zrobimy. Ja mówię: wiesz co, rób se co chcesz, ja ci nie mam zamiaru nic podpisywać. I żeśmy wyszli z sali, doprowadził mnie do mojej żony i tak zostałem zwolniony. No ślub się odbył po chyba 11 dniach od mojego wyjścia. Nie winie. Nie miałem ani koszuli, ani butów, ani garnituru. Te wszystkie rzeczy zostały pożyczone, także goły, jak Bóg mnie stworzył, na rzeczach pożyczonych odbył się ślub, jakoś tam wszystko odbyło prawidłowo. Żona 20 listopada urodziła mi syna. No i tak pamiętam to wszystko. A jakąś działalność teraz? Zapiszmy już tak w latach 2000. Jak ty, co, jak ty, jak...